No i kochani, widzimy się w kolejnym przepisiku z wujkiem Rostkiem. I co tu dzisiaj będziemy robili? Dzisiaj będziemy robili grzyby a la ryby. A co to jest? Jest to około kilograma obranych pieczarek. Zobaczcie, sobie wcześniej przygotowałem. Same kapelusiki, możecie obrać skórkę bądź zostawić skórę. Ja przeważnie w tym przepisie zostawiam skórę. No ale niestety w te pieczarki już powiedzmy, że już takie były nie pierwszej świeżości, więc tą skórkę usunąłem. Co dalej? Cztery cebulki, mąkę, bułkę tartą, wszystko do panierki, trzy jajeczka. Do jajeczek dodajemy świeży oczywiście zawsze mielony pieprz, świeżej soli. No i oczywiście świeżo mielonego czosnku. Nie żałujecie przyprawek. No i teraz sobie bierzecie jajeczka, cyk cyk, do jednej konsystencji, żeby było do paniereczki. Czyli co? Pieczareczka, jajeczko, mąka, pyk na patelnię. Czyli co dokładnie będzie? To się nazywa marynatkę, zrobimy za chwilkę, jak usmażę najpierw pieczarki. Ale mogę tylko zdradzić w sekrecie, że w składzie tej marynaty będzie przecier pomidorowy, ocet, cukier, sól, liść laurowy, ziele angielskie i pieprz. I uwierzcie mi, taka przystawka jest idealna pod wódeczkę na urodzinki, na imieninki, a nawet na różnego rodzaju święta i komunie. No, jest niesamowita. Każdy, kto ją dałem, pyta mnie tylko o przepis. Mówi, Rostuś, daj mi przepis, bo nie wiem, jak takie coś fajnego zrobić, jak to zrobiłeś. Czyli step by step, widzimy się za chwilkę na patelni. I kochani, wlewamy olej. Nie żałujemy go, żeby pieczarki ładnie mogły w nim pływać. No i dobrze, olej się już nagrzał. Ja sobie teraz zrobię pierwsze jajeczko z wami, czyli pieczareczkę, przepraszam, czyli pieczareczka do mąki, do bułki tartej, ładnie zasypuję i cyk. I tak powtarzam ze wszystkimi pieczarkami, tak? Czyli do jajeczka z pieprzem, z solą, z czosnkiem, do mąki i do bułki tartej. I cyk na patelnię. I ostatnią pieczareczkę z wami jeszcze zrobię. Tak. I tak. No i dobrze, kochani, nasze pieczareczki są już smażone i teraz zajmiemy się zalewką, czyli na litr wody kilka kulek ziela angielskiego, kilka listków laurowych. Nie żałujcie tego, bo to jest tak pyszne i tak aromatyczne. Wiadomo, można przesadzić, no ale ciężko. Kilka kulek pieprzu. Teraz tak. Łyżka soli. Siedem łyżek cukru, bo ta zalewa ma być słodko-kwaśna. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wiadomo, teraz najważniejszy składnik, ocet, 11 łyżek.
wiadomo, tak na oko mniej więcej lejem, nikt nie będzie dokładnie wyliczał odstóp. No i kolejny z topowych składników. Jeden duży słoiczek koncentratu pomidorowego, bądź dwa jakieś małe. Ja akurat mam jeden duży. Czekajcie, bo za dużą łyżeczkę wziąłem i nie mogę nic wyciągnąć. I sobie dajemy tak. Zrobię sobie tak. Tym wrzątkiem. Zakręćcie. I zróbcie szejka. I wszystko wam przepięknie wyleci ze słoiczka. Ja sobie tutaj jeszcze taką wrzuceweczkę, bo trochę mało przy tej kamerze mi się wzięło. No ale... O, pyk. I gotowe. No i teraz mieszamy sobie całą zalewę. Czekamy, aż będzie gorąca. No i będzie gotowa. A ja wam teraz pokażę, co zrobić z pieczarkami. W międzyczasie będziemy czekali sobie za tą przepyszną, słodko-kwaśną, pomidorową zalewą. No i moi drodzy, nasza zalewa będzie gotowa dosłownie za, myślę, minutkę, półtora. I co w tym czasie robimy? Bierzemy jedną dużą miskę, taką fajną, zamykaną, pokażę wam potem, jak to się robi. I na spód, chaotycznie, w różnych miejscach, wykładamy nasze pieczereczki. Powiedzmy, wyłożycie jedną warstwę około. Rzucacie tak samo bardzo chaotycznie na to cebulkę. I niczego nie żałujemy. Cebuli wszystkiego dajemy bardzo dużo. Skończyło wam się, powiedzmy, dajecie kolejną warstwę, tak? Wiadomo, jak macie mniejszą miskę, to macie lepszy efekt. No akurat, kurczę, nie mogę znaleźć żadnej innej miski. Takiej, żeby była mniej więcej o tej pojemności. I co? Po zalaniu tego gorąco zalewą wystawiamy to na całe, oczywiście schładzamy najpierw i wystawiamy na balkon. No teraz akurat mogę wystawić, bo są chłodne noce, ale latem wystawiajcie to do lodówki i trzymajcie 24 godziny przed pierwszym podaniem i powiem wam, że wasi goście będą zajadali tylko to do kieliszka zimnej substancji. Ja jutro oczywiście się z wami zobaczę tak samo na degustacji, bo dzisiaj czekam 24 godziny. Ja akurat tego nie robię na żadną imprezę ani nic. Po prostu sobie robię tutaj tak, bo lubię sobie czasami to zjeść. Tak samo wam się ta cebulka zamarynujcie mi jak cebulkę z grzybków. Tak, możecie dać cebuli ile chcecie, wszystkiego ile chcecie. Ja już widzę, że trochę za dużo tego zrobiłem. No ale cóż, wydamy komuś. No i co? Macie coś takiego gotowe. Ja wyłączam zalewę. Ubicie sobie jeszcze troszkę. Wrzućcie wszystko co macie, cyk. I... zalewamy gorącą zalewą nasze grzyby, ale ryby i prezentują się one już w tym momencie fenomenalnie. A wyobraźcie sobie, jak one będą smakowały. Jeżeli lubicie, zawsze musicie zrobić więcej tej zalewy, ale ten grzybek zawsze wam wypłynie. O. To sobie tak przyłożę. Poczekam, aż to wszystko ostygnie, tak do temperatury pokojowej. Przykryję sobie takim fajnym pojemnikiem i widzicie, tu mam takie zaciski. Cyk. I daję, już będzie zamknięte i sobie otworzę i będę miał gotowe do podania. No i co, musimy wstrzymać się teraz 24 godziny. Mój brzuch już nie może tego wytrzymać, tego zapachu. Ale cóż, do zobaczenia za 20. No i kochani, nasze grzybki, ale rybki w końcu są gotowe po 24 godzinach w pysznej, przepysznej marynacie octowo-pomidorowej z liściem rowym, z pieprzem, z zielem angielskim. No i oczywiście z tą fenomenalną cebulką, która przeszła sobie octem. Może nie wygląda jakoś przepięknie, ale uwierzcie mi, że smakuje idealnie i to będzie hit waszej imprezacie. Pieczereczka jak pieczereczka. Weźcie sobie do tego koniecznie kawałek tej przepysznej cebulki.
Dobrze, zaspokoję niesamowicie. Wasi goście będą zachwyceni, w niebo wzięci. I będę wam opytywali cały czas ten przepis, żebyście robili go na każdej imprezie. Idealnie będzie smakowało im z kieliszkiem zimnej, idealnie zmrożonej substancji. Wybiorę jeszcze kawałeczek i... Do zobaczenia.